Pan samochodzik, bursztynowa komnata, Tom drugi, krzyż i podkowa, rozdział siódmy. Pan Tomasz z wielką radością przyjął drogie kamienie, znalezione przy szkielecie w tunelu. Mapa dziwiła go bardzo. Owszem, słyszał o podziemnych korytarzach pomiędzy Tolkmickiem a Fromborkiem, ale żaden z nich nie biegł w kierunku kadyn, dotąd istniały tylko w legendach. Tymczasem leżał przed nim dowód na istnienie tuneli, a przed chwilą usłyszał ode mnie opowieść o jednym z nich. To będzie wymagało oddelegowanie tam specjalnej ekipy, podsumował. A na to na razie nie mamy funduszów. Ale jak znajdziesz bursztynową komnatę? Zaśmiał się. Chociaż sprawa komnaty zaczyna się komplikować, sięgnął do biurka. Masz, czytaj. Sięgnąłem postrzyte strzywką po żółkłe kartki. Na pierwszej zauważyłem u góry pieczęć Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i datę 28 października 1952 roku. A o oto, czego dowiedziałem się ze zniszczonych kart, niejaki Hannes Gotteszalt został schwytany podczas ucieczki z transportu wiozącego zwolnionych jeńców wojennych ze Związku Radzieckiego do Niemiec. Tłumaczył się, wykrętnie, zaznaczono, że chciał dotrzeć do kadyn, w których mieszkał i gdzie jest grób jego ojca. W końcu przyznał, że pewnej listopadowej nocy 1944 roku był świadkiem, jak na kadyński cmentarz zajechały wojskowe ciężarówki, a cały teren otoczono. Co robiono tej nocy na cmentarzu, nie wiedział. Ale następnego dnia nie było żadnego śladu. Gdy tak chodził między grobami, spotkał oficera SS który go wylegitymował i spisał jego dane. Po dwóch dniach otrzymał skierowanie do formacji Totta budujących umocnienia nad Mazurskimi jeziorami. Wysłano go tam, chociaż był inwalidą, przy kurcz palców lewej ręki. Gdy próbował protestować, powiedziano mu, najprawdopodobniej ten sam oficer SS, że może Bogu dziękować, iż tylko na tym się skończyło. Popatrzyłem na pana Tomasza. Czyżby więc bursztynowa komnata do dzisiaj leżała w którymś z kadyńskich grobów, pokręcił głową. To byłoby zbyt piękne. Chociaż może przez jakiś czas tam była ukryta. Zapasz kawę. A ja ci pokażę jeszcze jedną karteczkę. Ciekawą. Bardzo ciekawą. Słodzisz dwie łyżeczki? Dwie. Ale. Już, już karteczka wędruje na stół. Jak wiesz, kadyński kościół rozebrano po wojnie. Tak. Bodajże w latach pięćdziesiątych. No to rzuciokiem na ten papierek. Bez pieczęci, bez podpisu, bez daty, ale ciekawy. Na karteczce wyglądającej jako oderwana od większej całości napisano wyblakłym atramentem wywieść z kadyn. Kościół i cmentarz zrównać z ziemią. Kościół w kadynach rozebrano w 1958 roku. Tak, pokiwał głową pan Tomasz. Trzynaście lat po wojnie raptem komuś ta świątynia zaczęła przeszkadzać. I nagle trzeba było coś wywieźć z niebogatych przecież kadyn, dodałem nalewając wrzątku do filiżanek. Kościół nie obfitował w zabytki. Zbudowano go na życzenie cesarza Wilhelma II w latach 1913-1917. Cesarz chciał, by nowo zbudowany kościół nazwano Świątynią Pokoju. By przyczynił się do jego ustanowienia na świecie powsze czasy. I tak nadszedł rok 1945. Pan Tomasz skrzywił się: Nie kpi, Pawle. Nie pie, tylko się złoszcze. Komu i czym zawinił ten kościół? Pięknym, bo z wielką maestrią zakomponowano i wykonano każdy jego szczegół. Licowe i klinkierowe cegły oraz polewane różnokolorową glazurą pochodziły z tutejszej fabryki majoliki gdzie wykonano je pod kierunkiem Wilhelma Dietricha. Niektórzy znawcy twierdzili, że nie ma takiej drugiej świątyni na świecie. Szef skrzywił się niechętnie, równie dobrze mogła przeszkadzać znakomita akustyka świątyni. Wnuk cesarza Wilhelma Louis Ferdinand i jego żona, rosyjska księżniczka Kira, nazywali kadyński kościół naszą kieszonkową katedrą. Chętnie urządzali tu koncerty organowe wykorzystując instrument wykonany w warsztacie mistrza Witteka Selblonga oraz talent proboszcza Katedry Fromborskiej Brunona do Echringa i kierownika elbląskiego konserwatorium Gerharda Wagnera. Notabene w kadyńskim kościele Louis Ferdinand chrzcił swe dwie córki, urodzoną 28 maja 1942 roku Marię Cecylię i urodzoną 27 czerwca 1943 roku Kire. Aktu chrztu dokonał tolkmicki proboszcz Alfred Schroter. Oparzyłem wargi gorącą kawą. No i co nam z tych historii? Był piękny kościół i nie ma go, był cmentarz i po nim. Coś, ponoć, przywieziono tam jesienią 1944 roku, coś wywieziono w 1958 roku. A propos, skąd szef ma te informacje? Pan Tomasz przeciągnął się. Dopatruję się w twym pytaniu zarzutu, że coś przegapiłem, albo coś nic nie ukrywam. Śpieszę więc donieść, że żadnych informacji ponad te, których udzieliłem, nie posiadam. Skąd wiem, to wiem. Nazwisko informatora nic ci nie powie, a ręczę zdrowiem i honorem, że ten ktoś nie wie więcej od nas. W głębi nader niesympatycznych archiwów, w zmurszałej teczce, natrafił na te dwie notatki domniemywując, że mogą mieć coś wspólnego z bursztynową konnatą, którą, jak wiedział, tropie, przekazał mi te kartki. Dodam, że złamał obowiązujące go przepisy. Starczy? Skupiłem się nad swoją fajką i dopiero po chwili zadałem nader mądre pytanie, więc... Szef roześmiał się, więc skoro ganiasz po kadyńskich wzgórzach i grzebiesz w ich korytarzach, to nie zawadzi. Byś nieco uwagi poświęcił kościelnym ruinom i resztkom cmentarza. Coś mi tu nie gra. Jeśli ukryta była tam bursztynowa komnata, to, biorąc pod uwagę przyjaźń łączącą nas z sąsiadami z Zabuga, jeśli wydobyto by ją w 1958 roku, dawno by już trafiła do carskiego siołaczy, jak kto woli, Puszkino. I po ptakach. A tymczasem tylu jej szuka nadal. W tym Rosjanie amatorzy i Rosjanie oficjalni. Może więc chodziło o coś innego? Relacja Hansa gotten o tajemniczych ciężarówkach jest równie dobra jak wiele jej podobnych. Sprawdzając dane o ewentualnym miejscu ukrycia komnaty, co trafia się na tajemniczy konwój ciężarówek. Ale nikt z relacjonujących nigdy nie widział na własne oczy ich ładunku. Tak, ciężarówki, zesłanie na roboty. Po latach zburzenie kościoła i zrównania z ziemią cmentarza. Świadków tego wszystkiego raczej nie znajdziesz, ale nie zaszkodzi. Jeśli przewędrujesz po ruinach z tą swoją aparaturą. Anusz, Anusz Batura. I i. Szef machnął ręką. Niech ci to będzie za pochwałę, ale bardziej wierzę w ciebie niż w niego. I jak tu zachwiać taką wiarę? Jasnym było. Że zamiast z Jackiem penetrować grzbiet wzgórza numer dwa, będziemy przedzierać się przez chaszcze i zrujnowane groby kadyńskiego cmentarza, że o szczątkach świątyni i pokoju nie wspomnę. Ojciec Leszek nie miał nic przeciwko zmianie naszych planów. Uśmiechnął się tylko lekko, mam nadzieję, że bez ironii. Wybraliśmy się rosynantem na nasze nowe miejsce penetracji rankiem, gdy najbardziej pełna ciekawości część mieszkańców Kadyn, czyli dzieci, pobierała lekcje. Ani sonda Jacka, ani mój Rambo nie natrafiły na nic ciekawego, choć dwie godziny myszkowaliśmy wśród porosłych olszyną ruin. Jedyne co zwróciło naszą uwagę, to wielki obelisk czczący pamięć Wilhelma Reichfelda. Grób przed nim był solennie rozgrzebany, jakby ktoś szukał w nim nie wiadomo jakich skarbów. A może chodziło tu tylko o ekshumację? Ciekawość mógł też wzbudzić otwór w fundamentach kościoła, nad którym wystawała solidna metalowa klamra, służąca, jak mi się wydawało, do opuszczania i podnoszenia znacznych ciężarów. Przedzwoniłem do pana Tomasza. Przyjął moją relację spokojnie. Widocznie nie spodziewał się rewelacyjnych odkryć po wyprawie na cmentarz. Mogliśmy wrócić na wzgórze numer dwa. Wędrowaliśmy już długo pośród srebrnych buków, gdy Jacek nagle się zatrzymał, Panie Pawle, chyba trafiłem. Rzeczywiście sygnał jego sądy wskazywał, że pod ziemią ukrywa się twarda powłoka, w sam raz na pokrywę bunkra. Nie mieliśmy ze sobą łopaty ani kilofa, ale nie trzeba było dużo czasu, by Jacek dobiegł do klasztoru i wrócił z potrzebnymi narzędziami. Nie zapomniał nawet o latarce i lince. Pełni emocji zagłębiliśmy nasze narzędzia w ziemię. Jeszcze kilka sztychów łopaty. Odgarnięcie ziemi na bok. I. Wiesz co, Jacek, ale zarobisz sporo grosza sprzedając ten piękny okaz granitu jakiemuś rzeźbiarzowi. Co pan? Podłubał kilofem to z tej, to z tamtej strony. E. Eee. A ja myślałem. Nie narzekaj. Zrzekam się praw do tego głazu na twoją korzyść. Gdy po długim życiu zdecydujesz się opuścić ziemski padł, twoi potomkowie będą mogli tanim kosztem ufundować ci nagrobny pomnik. Tymczasem Batura ozdrowiał. Ale zamiast wybrać się ze swym wykrywaczem metali, Anka widziała, jak to nazwała, przyrząd podobny do Rambo, schowany przez Jerzego w szafce na buty do konnej jazdy, do kadyńskiego lasu, wyjechał gdzieś. Najprawdopodobniej do Elbląga. Wrócił stamtąd po dwóch dniach, przywożąc, jak doniósł Mikołaj, naręcza kijów z przymocowanymi skówkami długimi na metr grubymi drutami. Co on kombinuje? Zaciekawił się Jacek. Nie rozumiem. Roześmiałem się, to proste. Zaangażuję kilkunastu młodocianych i ruszą na wzgórza, nakłuwając ziemię co jakieś dwa metry. Jeśli rozstawi swych pracowników co kilka metrów od siebie, to za jednym przejściem ma spenetrowany ładny kawałek lasu. Jeśli dodamy do tego jego wykrywacz, to plan Jerzego jest całkiem, całkiem. Ale jeśli bunkier jest ukryty głębiej niż sięgają te druty? Nie ustawał Jacek. To już jego ryzyko. I nie ma się tu z czego śmiać, mój ty specu ganiający za moimi złudzeniami po wzgórzach. Kiedy pomyślę, że bursztynowa komnata jest ukryta właśnie na tym, które ominęliśmy. To, przyznam ci się, ciarki mnie przechodzą. A teraz jeszcze ta ekipa Batury. Brr. Na szczęście akurat do klasztoru przyszedł Mikołaj, który śledził Baturę i powiedział, że penetratorzy z drutami ruszyli na wzgórza położone dalej na północny wschód od badanych przez nas. Nie. Tam komnaty być nie mogło. Wie pan, zwrócił się do mnie Mikołaj, gdy już odsapnął po wspinaczce na klasztorne wzgórze. Ci druciarze niech tam sobie kłują ziemię. Na pewno będą to robić starannie i z entuzjazmem, bo batura obiecał znaczną nagrodę dla tego, który trafi na coś ciekawego. Ja mam coś, co może pana zainteresować, gdyż może wiązać się z tajemnicą komnaty. Otóż w hotelu zamieszkała młoda holenderka. Przyjechała jak należy mercem i ma zamiar pojeździć tu sobie konno. Mówi po polsku. Kiepsko, ale da się zrozumieć. Na razie bardziej niż konia interesuje ją stara cegielnia. Chodziła tam, oglądała, rozmawiała. Stąd wiem, że rozważa możliwość uruchomienia jej i przywrócenia dawnej świetności z czasów, gdy kadyńskie cegły i, jak to pan nazwał, majoliki znane były daleko. A tak, skinąłem głową. Użyto ich nawet przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Może zgodził się Mikołaj. Ale chyba bardziej interesujące będzie to, że owa holenderka, Ewa Hooten, nie ma najmniejszego pojęcia o produkcji cegieł. Popatrzyłem na Mikołaja uważnie, a ty skąd to wiesz? mówili ludzie z cegielni. I jeszcze jak się z niej nabijali. Ale to nie wszystko. Kiedy holenderka kąpała się w hotelowym basenie, Moja anka natknęła się pod drzwiami jej pokoju na jakiegoś obcego faceta w kowbojskim kapeluszu. Wyglądało na to, że przed chwilą wyszedł z pokoju. Zabajerował ją, że szuka tu jakiegoś kowalczyka i wyniósł się czym prędzej. Dopiero po chwili dziewczyna skojarzyła, że żaden kowalczyk nie mieszka w hotelu. Zdenerwowała się, że palnęła głupstwo. Ale Houghton po powrocie z basenu nie skarżyła się, by coś jej zginęło czy też ktoś grzebał w jej rzeczach. Anka wolała przemilczeć całą sprawę, bo po co podpadać dyrekcji. Tę holenderkę też widziałem w nieco dziwnych okolicznościach. Za skrzyżowaniem o opodal Cegielni rozmawiała z dwoma facetami, którzy przyjechali podniszczonym Citroenem na gdańskiej rejestracji. Nie znam się zanadto na ludziach. Ale te dwa typki stanowczo mi się nie podobały. Tak więc, panie Pawle, przybyła nam dama, której marzy się remont cegielni, a na rzeczy się nie zna. Chce pojeździć na kadyniskich koniach, a wybiera wycieczki tak niesprzyjającą porą, w zimie. Ma towarzyszy, z którymi woli raczej nie pokazywać się publicznie. No i jest facet w kapeluszu nazwanym przez Zankę Kowbojskim, który także woli, by go nie widziano. Co pan na to? Nie wiem, odpowiedziałem szczerze. Ale rzeczywiście coś tu się kroi. I trzeba będzie się temu przyjrzeć. W każdym razie, drogi Mikołaju, gratuluję tobie i pannie Annie zdolności spostrzegawczych. Chłopakarz poczerwieniał z dumy, a Jacek jakby lekko pozieleniał z zazdrości. Konie zarżały z cicha, stłumiony ręką z niecierpliwionego jeźdźca. Noc chyliła swą, podbitą gwiazdami ciszę ku wschodowi nierychłego słońca. Sierp księżyca panował na krwawym od srebrnej krwi gwiazd niebie. W przechodnią godzinę nocy mury starej cegielni spowiła niska mgła zna tłąk. Zbłąkany podmuch niósł zmrożoną wąsiana. siana. Cisza. W koronie na pół uschniętego klonu puszczyk obwieszczał śmierć małemu stworzeniu. Zgrzyt. Z popielejącej ciemności pod drzewami oderwał się kęs i potoczył po skarpie. Czarny. Połyskliwy nagle w zimnym świetle gwiazd. I znów czarny. Kamień. Iskra. Zmrożone powietrze tężało od zapachu siarki. Ciężka podeszwa wdeptująca w połyskliwą biel śniegu drobną przeszkodę postąpiła krok dalej. Na czerni bezchmurnego zimowego nieba skrzył się Orion. Poprzedł starą cegielnię i prześlizgnął się wybitym oknem do dawnej maszynowni. Śmiało zeskoczył w wilgotną, przesiąkniętą zapachem gliny ciemność. Odłamki cegieł zazgrzytały pod stopami i grzechocząc posypały się w dół, na resztki maszyn. Dopiero teraz zapalił latarkę. Przez chwilę zatrzymał jej promienie na ogromnym kole napędowym po mieszarce gliny, z której wyrabiano tu przed laty słynne holenderskie cegły. Musi być gdzieś przy nim, pomyślał. Przyniesionym patykiem odmierzył metr od wschodniej ściany i pięć metrów od południowej. Rozepchnął na krzyż gruz pokrywający beton posadzki. Trzeba będzie jutro przyjść z kilowem, mruknął. Wyznaczone przecięciem linii miejsce wydało mu się nagle bezbronne, łatwe do odkrycia. A co będzie, jeśli ani jutro, ani przez następne dni nie będzie mógł tu wrócić? Żeby to parszywe koło ruszyć choć od ćwierć obrotu? Podniósł z rumowiska metalowy drąg. Włożył jego jeden koniec między zęby koła. Środek oparł na korpusie jakiejś maszyny i naparł na drugi, uniesiony ku górze koniec. Drgnęło. I właśnie wtedy usłyszał na zewnątrz szmer podjeżdżającego samochodu. Puścił drąg i skoczył ku oknu. Przed bramą w ogrodzeniu... Na szosie od kadyn czerniała na śniegu płaska i długa sylwetka Citroena. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn. Jeden już przeciskał się między rozgiętymi na boki prętami. Drugi wyciągał coś z bagażnika. Mężczyzna w cegielni sięgnął pod płaszcz. Ale tylko pokręcił głową i dmuchnął w otwór lufy, otaczając go obłoczkiem pary. Solt wrócił z powrotem do kabury. Jego właściciel odskoczył na swe miejsce przy drągu. Zasłaniając się tylko wielkim markuszem blachy. Światło latarek przeniknęło już ciemność maszynowni. Przybyli mamrocząc gramolili się do środka przez dziurę w kracie. Właś. Poświeć. Daj łom. Aż się nie chce wierzyć, że tak zaraz. Nie bądź taki wierzący, tylko odmierzaj dokładnie. Patrz. Wydrapany krzyżyk. Ktoś tu był niedawno. Albo jeszcze jest. Mężczyzna za blachą całym ciężarem zawisł na drągu. Zgrzytnął metal i chrzęściły miażdżone cegły. Typ koło! Orany. Leci! Pułapka! Zaraz nas zmiażdży! Chodu! Gubiąc latarki, potykając się o gruz, klnąc i przepychając się dwaj z Citroena wywalili się przez okno na śnieg i popędzili do samochodu. Jeszcze tylko ryk silnika, wiskopon po lodzie. Pod roziskrzonym orionem zapanowała cisza, taka sama jak w ciemności opuszczonej maszynowni, gdzie z ostatnim zgrzytem znieruchomiało wielkie koło. Mężczyzna, który wprawił je w ruch, śmiał się bezgłośnie. Pilnuj mi tego dobrze! uderzył pięścią w żeliwny tryb. Wyskoczył przez okno i ruszył w stronę wyciętej dziury w płocie na skraju ostro wznoszącego się zbocza w srebrzysto szarym cieniu bezlistnych buków. Pomiędzy drzewami zadzwonił metal i rozległo się ciche rżenie. Tak, Atos, tak. Już idę, mężczyzna wyciągnął z kieszeni kostkę cukru, którą chwyciły miękkie, gorące wargi. Koń potarł głowę o ramię przybyłego. Ten sprawdził popręg i wskoczył na siodło. Nieponaglany koń ruszył ustępa trawersującą strome zbocze ścieżką. Wysoko nad nimi jaśniały w migotliwym świetle gwiazd mury klasztoru. Jeździec w zamyśleniu pochylił się ku szyi wierzchowca, ale w pewnym momencie podniósł głowę i spojrzał w górę, odruchowo ściągając wodze. W srebrzystej ramie bukowej kolumnady czerniała wysmukła sylwetka zakonnika. Lewą rękę wspierał na sękatej wysokiej lasce. Prawą wyciągnął przed siebie gestem nie wiedzieć błogosławieństwa czy przekleństwa. Następnego dnia, gdy szykowaliśmy się do wymarszu na wzgórze numer 3, nadbiegł do klasztoru podekscytowany Mikołaj. Coś ty taki zdyszany? Przywitałem go ze śmiechem. Machnął ręką, bo coś dziwnego dzieje się w naszej spokojnej okolicy. Najpierw pan i bursztynowa komnata, potem batura, wreszcie dziwna holenderka, a na koniec upiór. Upiór. Podniosłem w przerażeniu ręce. Nie może być. A może, może, Mikołaj z politowaniem pokiwał głową. Od jakiegoś czasu idący czy jadący nocą przez nasz las spotykają jeźdźca na siwym koniu. Ubrany jest w kapelusz i długi płaszcz. Gdy tylko zorientuje się, że jest śledzony, znika galopem w głębi lasu. Coś mi się wydaje, że i ja go widziałem, mruknął ojciec Leszek, ale nie zwróciliśmy na to uwagi, zajęci układaniem marszruty na wzgórze. Kto by tam wierzył w upiory. Spenetrowaliśmy spory kawał wzgórza, ale nie przyniosło to nam nic prócz zmęczenia. Tak więc wcześnie tego dnia położyliśmy się spać. Rankiem obudziło mnie szarpnięcie za ramię. Nad łóżkiem pochylał się ojciec leszek. Wydaje się, że ten upiór, o którym mówił Mikołaj, ma jakąś sprawę do Pana. Podał mi złożoną kartkę. Znalazłem ją zatkniętą za framugę. Sięgając po papier, odruchowo spojrzałem przez okno na pobielone gałęzie buków. W nocy spadł niewielki śnieg. Szybko, póki nie stopnieje. Zakładałem buty i skafander na piżamę. Jeśli nasz nocny gość nie jest prawdziwym upiorem, to powinien zostawić jakieś ślady. Rzeczywiście. Od drzwi prowadziły ślady męskich butów o wąskich noskach i nieco podwyższonych obcasach, Zakończony krótkimi kreskami w śniegu, jakby. No tak, wszystko się wyjaśniło. To strogi. Śnieg pod bukiem zdeptany był końskimi kopytami. Uciekłem z mroźnego powietrza do ciepłego wnętrza klasztoru i tam dopiero rozłożyłem trzymaną w garści kartkę. Napisane było na niej. Szanowny panie. Jeśli interesują pana ciekawostki starej cegielni i zobowiązuje się pan zachować w tej materii dyskrecję, czyli nie powiadamiać żadnych oficjalnych czynników. Proszę zatknąć za wycieraczkę swego znakomitego samochodu czerwoną szmatkę. Następnego dnia znajdzie pan w tym miejscu dalsze instrukcje. J.S. No proszę, zachichotał zaglądający mi przez ramię Jacek. Jaki grzeczny upiór. Chociaż inicjałami, ale się podpisał. Co ojciec radzi? Spytałem ojca Leszka, gdy i ten przeczytał kartkę. Podrapał się w zadumie po nieogolonym policzku. Ja bym zatknął też matkę. Coś mi się widzi, że ten JTS wie, co pana tu sprowadza. I wie też, że jest pan, jak to się mówi, porządnym człowiekiem. Natknął się w cegielni na coś, co powinno pana zainteresować, więc pisze. A z tą cegielnią, to pamiętacie, jak Mikołaj mówił, że jego dziewczyna spotkała na hotelowym korytarzu gościa w kapeluszu. Teraz ten upiór na siwym koniu też jeździ w tym rzadko tu spotykanym nakryciu głowy. Ja tam nadal nie rozumiem, na co te wszystkie wygłupy ze straszeniem poczciwych kmiotków, czerwona szmatka i niepowiadamianie oficjalnych czynników, wtrącił Jacek. Zaśmiałem się, poczekaj, aż przyjdzie Mikołaj. Da ci on poczciwych kmiotków. A szmatkę włożę za wycieraczkę. Też dziwi mnie tajemniczość naszego upiora, ale niech tam. Podobnie jak ojciec Leszek uważam, że gościem w kapeluszu nie kierują złe intencje. Wieczorem przyszedł do nas Mikołaj z informacją, że najczęściej widuje się upiora na drogach od strony Łęcza. Łęcze i upiory? Sięgnąłem po przewodnik. Dowiedziałem się z niego, że pierwsi mieszkańcy, plemiona łżyckie, przybyli na ten teren w epoce żelaza. Pozostałe po nich grodzisko leży w odległości kilkuset metrów na pomocny zachód od wsi. A widzi pan. Jak jest grodzisko, to mogą być i upiory. Zatarł ręce Jacek. Jednak Mikołaj szybko go uspokoił, nie sądzę, żeby użyczanie chodzili w kapeluszach. Studiowaliśmy przewodnik dalej, ale oprócz napadu i zniszczenia wsi przez Krzyżaków, a potem podczas wojny gdańszczane ze Stefanem Batorym nie natrafiliśmy na wydarzenia, mogące dostarczyć upiorów. Z ciekawością przeczytałem tylko, że największy rozwój wsi nastąpił w XVI wieku, kiedy angielska kompania handlowa założyła tu swą stację. Urwałem kawałek czerwonej szmaty i zaniosłem ją na dół, by zatknąć za wycieraczkę Rosinanta. Jacek chciał czuwać całą noc, by podpatrzyć naszego tajemniczego gościa, ale był to pomysł bez sensu, bo z naszych okien nie było widać wozu, a trudno wymagać od tajemniczego gościa, żeby podczas nocnej wizyty podjeżdżał koniem pod same drzwi klasztoru. Mikołaj pożegnał się z nami i zszedł do kadyn, obiecując, że rano urwie się z pracy, aby być obecnym przy odczytaniu kolejnego listu upiora. Ranek Rzeczywiście za wycieraczką rosynanta tkwiła zatknięta koperta. Inteligencjo, nie przezięb się, huczał od klasztoru głos ojca leszka. Zawróciłem więc posłusznie i nie otwierając nawet koperty, położyłem ją na stole. Jacek niecierpliwie wyciągnął po nią rękę. Walnąłem go po łapach, a ty gdzie? Za szczyt otwarcia koperty należy się naszemu gospodarzowi. Proszę, podsunąłem papier ojcu Leszkowi. No, mruknął mocując się z kopertą. Wreszcie była otwarta, a w niej krótki list i zdjęcie planu jakiegoś budynku. To chyba będzie cegielnia. Ucieszył się Jacek. Nie zdążyłem go wyśmiać, bo już zadudniło na schodach i do pokoju wpadł Mikołaj. Niech będzie pochwalony. Zawołał od progu. Na wieki, synu, na wieki, dobrotliwie odpowiedział ojciec Leszek. A teraz siadaj i rzuć okiem na ten sfotografowany plan. Czy czegoś ci nie przypomina? Mikołaj pochwycił fotografię, to ani chybi stara cegielnia. Ta jej część, gdzie była mieszalnia gliny. Fajnie, ucieszył się Jacek. To już wiemy, że panna Hołten miała jakiś interes do staruszki cegielni. A jaki, to sądzę, że ten list wyjaśni, nim kto go ubiegł. Sięgnął po papier i zaczął czytać drżącym z emocji głosem, szanowny panie Pawle. Przepraszam, że nadal pozostaję w ukryciu, ale sądzę, że prędko się spotkamy. A zwłaszcza, że taki detektyw jak pan łatwo zdemaskuje moją kryjówkę. HM, odchrząknąłem z dumą, choć Bóg mi świadkiem nie miałem pojęcia, gdzie szukać kapelusznika przemierzającego wzniesienie elbląskie na siwym koniu. Zanim jednak dotrze pan do bursztynowej komnaty, pozwolę sobie podrzucić panu małą robótkę. Otóż w maszynowni cegielni stoi ogromne koło od mieszarki gliny. Chociaż jest wielkie, łatwo je odtoczyć jeszcze o ćwierć obrotu. W tej chwili pod betonową posadzką, na której stoi koło, jest coś ukryte. Na pewno nie bursztynowa komnata, bo za mało tu miejsca. Ale musi to być coś cennego, skoro fatygowała się do kadyn panna Ewa Houten wraz z dwoma, pożal się Boże, pomocnikami, którzy dziwnie się mnie przestraszyli, i ręczę, że do cegielni już za żadne skarby nie wlezą. Tymczasem holenderka rozgląda się za nową ekipą, ale to potrwa. Dlatego proszę pana, żebyście z panami Jackiem i Mikołajem. One zna nas jak palce swojej ręki. No, no. Pokręcił z podziwem głową Mikołaj. Wzięli za kilofy i nocną porą spróbowali rozbić posadzkę Cegielni, aby zobaczyć, co też się pod nią ukrywa. Zalecam nocną porę, bo nie chcę, żeby kadyny oszalały na punkcie skarbów. Już i tak sporo się tu mówi o akcji batury. Następnego dnia odczekaliśmy do jedenastej w nocy i ostrożnie ruszyliśmy ścieżką w dół zbocza do Cegielni. Pomimo zachęty ojciec Leszek odmówił pójścia z nami, jako że duchownej osobie nie wypada brać udziału w wyprawie lekko pachnącej włamaniem. Okrążyliśmy cegielnie. Cisza. Nikogo. A co tu jest do opiklowania? mruknął Mikołaj. Kupa złomu i tyle. Podważyliśmy koło poniewierającymi się pod ścianą drągami i odtoczyliśmy wzgrzycie miażdżonych cegieł, jak nakazywał list. Odczekaliśmy chwilę, ale nigdzie nikt się nie poruszył. Cegielnia rzeczywiście była pusta. Uderzyły nasze kilofy. Beton nad podziw łatwo dawał się kruszyć. Wreszcie Mikołaj sapnął. Chyba trafiłem. Poświeciłem latarką. W posadce czerniał sporych rozmiarów fotwór. Pośpieszyliśmy z jackiem pomóc go poszerzyć. Ukazały się metalowe, przeżarte rdzą skrzynki. Nie zdążyłem ostrzec przed możliwą pułapką, a już Mikołaj taszczył pierwszą skrzynkę na górę. Było nie było. Podważyłem wieko ostrzem Kilofa. Zgrzytnęło i naszym oczom ukazały się zmurszałe pergaminy. I, i, odsunął Kilof Jacek. A ja myślałem. Myślałeś, że ci bursztyny posypią się na ręce? Zaśmiałem się. Owszem, wielkiego skarbu nie odkryliśmy, ale zawsze rzecz cenną. Spójrzcie na tę pieczęć. To z biblioteki królewieckiej. Skrzynek było w sumie sześć. I co teraz z nimi zrobimy? Potarł nos Mikołaj. Będziemy czekać do rana, aż przyjdą robole. Pan Paweł pokaże swoją legitymację. To i znajdzie się jakiś samochód. Żeby to wszystko wywieźć, gdzie trzeba. Moich wspólników ogarnęła rezygnacja. Więcej szacunku dla zabytków piśmiennictwa. Pogroziłem kilofem Mikołajowi. A czekać do rana nie możemy z dwóch powodów. Po pierwsze, wywieszając czerwoną szmatkę, przystałem na warunki autora listu, a więc i na zachowanie dyskrecji. Po drugie, mnie samemu zależy na tym, żeby jak najmniej osób wiedziało, kim jestem. No to, westchnął Jacek. No to skrzynka po skrzyneczce i dźwigamy je do klasztoru. Mikołaj zaśmiał się. Ale ci z Cegielni zdziwią się jak zobaczą z rana naszą dziurę. Akurat zwrócą na nią uwagę w tych ruinach, wzruszył ramionami Jacek. Zwrócą uwagę czy nie zwrócą, machnąłem kilofem nie zaszkodzi nasypać tu trochę gruzu. Tak więc odnieśliśmy kolejne zwycięstwo w walce pod Kadynami. Ale nie przybliżyło ono nas ani o krok do ostatecznego triumfu, jakim byłoby odkrycie bursztynowej komnaty. A nadal przecież działał ze swoją ekipą Jerzy Batura, przeciwnik, jakiego w żadnym wypadku lekceważyć nie należało. Co prawda prowadził swoje poszukiwania w złej, mym zdaniem, stronie, ale w każdej chwili mógł przenieść je tam, gdzie, jak podejrzewałem, jest ukryta bursztynowa komnata. Na razie w naszych pracach nastąpiła kolejna przerwa, musiałem bowiem, wraz ze stosowną relacją odwieść wykopane starodruki do Warszawy. Już ruszałem spod klasztoru, gdy na wzgórze wdrapał się Mikołaj. Mam dla pana dwie informacje do rozważenia po drodze. Holenderka już wie, że schowek w cegielni został odkryty, ale nie odjeżdża. Batura zaś znów próbuje swych sił w siodle. Tym razem na bułanku, czterolatku. Konik nazywa się skarbek. Żeby Baturze tylko prawdziwego skarbu nie przyniósł. Bez obaw zaśmiałem się ale w miarę możliwości sprawdzaj je od czasu do czasu, co tam słychać u naszego przyjaciela. Nie zawadzi też, żebyście ty i Anka bardziej zainteresowali się, co też porabia panna Houten. masz rację. Fakt, że pomimo klęski w cegielni nadal nie wyjeżdża z Kadyn, może znaczyć coś więcej niż tylko niewinne zamiłowanie dokonnych przejażdżek zimową porą. Jak wrócę, chciałbym wiedzieć jak najwięcej o niej. O jej korespondencji, telefonach, może też i o tym, z kim spośród mieszkańców Kadyny próbuje nawiązać znajomości. Wspominałeś, że trochę mówi po polsku. Da się zrobić uśmiechnął się chłopak. Już ją tam w hotelu Hanka dopilnuje, a na zewnątrz to oboje postaramy się nie spuścić z niej oka. Przydałby nam się i Jacek do pomocy. Ale rozumiem, batura by go poznał i od razu wyczuł, że pan jest w pobliżu. Skinąłem głową, tak. Przedwczesne ujawnienie się przed baturą mogłoby przynieść nam wiele kłopotów. Kiedyś do tego dojdzie, ale im później, tym lepiej. Aha, byłbym zapomniał. Wychyliłem się przez okienko Rosynanta, ten tajemniczy jeździec czy też upiór. Może dowiecie się czegoś o nim. Postaramy się. Zasalutował Mikołaj. Tylko zająknął się, jak pan wróci. To Anka. Chciałaby pana poznać. Posłuchać o kindżale Hassan Beja i o dotychczasowych poszukiwaniach bursztynowej komnaty. Postaramy się. Odsalutowałem ze śmiechem i ruszyłem w dół stromą drogą łączącą klasztorne wzgórze z szosą. Minąłem krzyżówkę, gdzie do klasztornej drogi dołączała rozjeżdżona ciężkim sprzętem, a prowadząca do ukrytej wśród wzgórz siedziby właściciela zakładów produkujących masmix. Może tam? Pomyślałem. Ech, Paweł, wszędzie byś widział bursztynową komnatę. Zaśmiałem się i dodałem gazu.